Siemano widzowie, z tej strony Filo, a to 33 odcinek z gry Wiedźmin 1 i nietypowo zaczynamy, mianowicie od rozdania talentów. Ja miałem czas, żeby się namyśleć z tym oknem i w końcu zadecydowałem. Mianowicie zacznijmy od mniej ciekawych, czyli brązowych. Brązowe pójdą w styl srebrny. Który srebrny, szybki czy silny? Szybki czy grupowy, bo silny mamy wymaksowany. Szybki. I tutaj zaczniemy sobie od początku, żeby to później się wymaksowało w końcu, wiecie o co chodzi. Srebrne natomiast talenciki. Tutaj w siłę mamy odporność na krwawienie, więc bardzo chętnie ją przygarnę. I tutaj to niestety właśnie teraz sobie zdałem sprawę, że nie współgra z tym. No nic, zrobimy z Geralta siłacza totalnego, że będzie mu trzeba tylko dodać złote elementy, później się na inteligencji przerzucimy. Ja się prześpię do południa. Pójdziemy sobie sprzedać po pierwsze pierścienie i wszystko, co dostaliśmy z tych salamandr w poprzednim odcinku. I pójdziemy do Karmy i poznać wilkołaka. No ale to wiecie, zobaczymy się już na miejscu. Chociaż jeszcze zanim się zobaczymy, muszę nadmienić, że czuję niezdrową satysfakcję z tego odcinka. Dlaczego czuję? Już tłumaczę. Mianowicie, jak poprzedni nagrywałem na siłę, ponieważ wszystko wiedziałem, co się dzieje, to Łaskawy teraz w panie, końcu może wracam. potrzebujesz łodzi? Doceniam coraz bardziej, Co? tak, że o super, nagrywam coś, czego nie było. Kurde, faktycznie super zabawa, tak, no kurde. Wiecie, no. Przewieź mnie na drugi czas. Jakby poznaję tam teraz już na nowo, a nie, że oprowadzam Jesteś was o gotowy? tym, co już wiem. Tak. Mam nadzieję, że czaicie, o co mi chodzi. W ogóle sprawdzę sobie, czy się nagrywa. Nagrywa się. No i git. Dodamy sobie ten hymn szaleństwa. Oraz to o roślinach łagiennych, co zdobyliśmy. I tam w komentarzach ktoś pisał, że mogę sprzedawać formuły. Szkoda gadać. Także też tak możliwe, że zrobię. O, patrzcie. A to tylko 50 zł te srebrne sygnety. Wydają się bardzo drogie, ale dobra. Już mamy 2,5 tysiąca. No już prawie jesteśmy z powrotem milionerem. O, i patrzcie, te percepty formuły są dosyć i tak kurde kosztowne, więc fajnie. Ja jak tam zgodnie z tym, co mówiłem, będę sprzedawać te, które nie są z Kermoren, czy tam które nie opowiadają o wiedźmińskich tajemnicach, żeby wiadomo, podtrzymać jakieś lore, ale rzeczywiście było też parę tych recept, które no, nie są o tym. A tylko mi się działy bezsensownie, więc dziękuję za komentarz. A tymczasem zajmiemy się Carmen i jej miłosnym problemem, którym jest wilkołak. Próbujemy zdjąć z niego urok, tylko na początku musimy się przekonać, czy on jest jeszcze człowiekiem w sercu, czy tam już od wewnątrz stał się potworem. Witaj, Wiedźminie. Wróciłeś z bagien szczęśliwie. Hierofant poradził mi, jak usunąć likantropię. Muszę jednak wiedzieć, kim jest twój ukochany. Nic z tego. Nie zdradzę ci tożsamości mojego ukochanego. Wolę już, żeby był wilkołakiem. Miejmy nadzieję, że twoja lojalność go nie zgubi. Okej, to dosyć ciekawe. Nie spodziewałem się, myślałem, że to jakoś wyjdzie. A tymczasem mamy z tym problemy. No dobra. Czyli musimy nawet poczekać na rozwój wydarzeń. Okej. Carmen nie chce zdradzić tożsamości swojego ukochanego, tą drogą daleko nie zajdziemy. Chyba muszę poczekać na rozwój wydarzeń. Może dowiem się przypadkiem, kim jest wilkołak. No nic. Jak nie, to nie. Myślałem, że kurczę gładko pójdzie, bo już miałem poznać rozwiązanie tego, czy wilkołakiem nie jest baranina, którego nie widzimy w tym akcie i go nie ma u siebie. Po prostu zniknął nam baranina, zostali tylko jego ludzie, więc przypuszczałem, że to baranina może być. Dalej tak przypuszczam. No ale jestem ciekawy, w jakich okolicznościach to się dowiemy. No rozumiem, że już z tym nic nie możemy zrobić, tylko po prostu to samo nam się nagle wyjawi. Albo będziemy mieli okazję, żeby nam się wyjawiło. Pójdziemy sobie oddać zlecenia. Nie wiem, czy wszystkie są u Siemka, czy nie. Przychodzę, ogłoszę. Co tu Mam mamy? świetnie. Ile tego złota? Cokier, spora, 200 orenów. Chyba za handel fistechem.
się kotyle uzbierał. Jeszcze sobie pójdziemy do karczmarza w nowym Narakorcie, bo on chciał mięso wywerny. I tam się jeszcze wzbogacimy, wybije nam 3000 już na pewno. To też będę mógł się zainteresować tym, jak ulepszyć nasz oręż. Z tymi kamieniami, tak? Bo z runami, kamieniami, nie wiem jak to tam się zwie. Wiem, że potrzebujemy 3 sztuki tych run, żeby stale jakoś go ulepszyć. A czegoś tam mam już 3 sztuki na pewno. Teoretycznie też będziemy mogli wręczyć Tris pierścionek, tak. Innego wyboru zapowiada się, że nie mamy. Możliwe, że nie spotkamy Yennefer. W tej części bynajmniej. 200 orenów. Bardzo fajnie, mamy ponad 3000. Co za dzień. Weźmiemy sobie złoty pierścień z diamentem dla Tris. Czyżby się okazało, że jednak nie mam? Nie, mam. 3 czerwone meteoryty i to jest tak. Kawałek czerwonego, może aby wykuć miecz potrzebujesz 3 kawałków. Dobra, zawitamy u Tris. Tutaj mamy Alvina. Ciekawe, czy coś nam powie tym razem ciekawego. Ona mi nie pozwala jeść. Co za dużo. Co za dużo, to niezdrowo. Ja chcę cukierka. No nic, Tris. Zdaje się, że podjąłem decyzję. Cieszę się, że umiesz zaopiekować się Alvinem. Dajmy ten złoty pierścień czarodziejce. To niewątpliwie śliczny pierścionek. Ale? Wiesz, miłość kojarzy mi się z czerwienią. Rubinami. Oddałaś chociaż? Dobra, to sobie go chociaż sprzedamy. No nic. Okazuje się, że nasza wybranka jest dosyć wybredna. Ale spokojnie, myślę, że jakiś rubinowy, ubijając salamandry, znajdziemy. Więc nie musimy kupować, myślę. Tylko sam nam jakiś przyjdzie, tak? O! Patrzcie! Miecz z meteorytowej stali. To dokładnie z tego. Plus 40% obrażeń. Szansa na efekt krwawienie plus 30%. Okej. W sumie zamiast wydawać te pieniądze, to ja mógłbym po prostu spróbować ulepszyć mój wiedźmiński, nie? Miecz stalowy, to przynajmniej będzie pewność, że dalej na pewno z tymi stylami walki wiedźmińskimi posługuje się. Można. I ten, tylko jak to zrobić? Chyba, że sam sobie mogę zaimplementować. Ale raczej nie. Cześć, mignął mi kowal. Jest tam kowal, dobra. Może ten kowal się będzie znał na tym. Już miałem się poddać. Podleję mi kowalu. Witaj. Jesteś miecz. Nareszcie ktoś zrozumiał. Chciałbym ulepszyć. Potrzebuję do pracy rud metali albo kamieni runicznych, które mógłbym umieścić w ostrzu. Ile to będzie? No, to dosyć skomplikowana sprawa. Omijam podatki i obowiązkowe składki dla... W takim razie czym? Chętnie przyjmę darowiznę. Tak, to dobre słowo. Podaruj mi kamień szlachetny, który będę mógł wstawić w głowicę broni przeznaczonej dla hrabiego Deweta. Bursztyn. No, bursztyn to trochę słaby pomysł. Kamień szlachetny, ale spróbujemy. Załóżmy, że bursztyn. Okej. Git. Nie wiem, może ja jestem jakiś uwalony czy coś, że nie umiem miecza ulepszać, ale naprawdę nie mam pojęcia, jak to by zrobić. Widzowie! Okazuje się, że to, co on ma w ofercie, to jest wynik tego, co ja tutaj mam. Nie wiem, czy czaicie. Ja też ledwo czaję jak coś. Ale o to chodzi właśnie. Że... I patrzcie, straciliśmy 2 meteoryty. I zdobyliśmy ten oto miecz. I chodzi o to, że to jest coś, co on tam se przekuł. Tylko nie zużywa nam miecza chyba. Nie cierpię, matu. Nie wiem, czy czajcie, ja też ledwo czaję póki co. O, i patrzcie, widzicie, on teraz nie ma towaru, bo ja nie mam też nic, z czego mógłbym przekuć. Mogę mu to sprzedać na pewno. Tak też zrobię, wezmę sobie ten miecz wiedźmiński. No i to jest ten nasz ulepszony miecz. Że my go ulepszyliśmy.
Że tam pisze kupić, ale to chyba w ten sposób chodzi o ulepszenie. Musiałem się zapoznać trochę z Wikifandom i w ogóle innymi rzeczami, żeby się upewnić, że to na pewno o to chodzi, ale wychodzi na to, że tak o to chodzi. Dobrze. Skoro mamy już fajny, lepszy, ulepszony miecz. Jeśli oczywiście się mylę, a ktoś zna się na Wiedźminie, to bardzo serdecznie zachęcam, żeby mnie poprawić. To będę bardzo rad. I też wszelkie takie triki z kowalami, to bym przegarnął, czy coś tam, co można robić. Oczywiście typu, jeśli chodzi o możliwości zarabiania pieniędzy, to jestem świadom, że mógłbym farmić na przykład na grając w kości. To jest taki prosty sposób na farmienie tych pieniędzy, ale też chcę do tego podejść tak, wiecie. Rzetelnie, imersyjnie wręcz. O! Patrzcie, mamy obrażenia 7-15, tak? Nie ma połączenia z wiedźmińskimi stylami warki, a tutaj mamy obrażenia plus 40%. I to chyba świadczy o tym, że można się posługiwać tym w wiedźmińskich stylach warki, ponieważ ma obrażenia plus 40%, chyba chodzi adekwatnie do stylu, który wybierzemy. To teraz tak mi w sumie przyszło na myśl. Także... odkrywamy tę grę razem. Jakby co. O co w niej chodzi i jak to działa. No nic. To skoro z Carmen nic nie podziałamy, to pójdziemy sobie na bagna. Powrotem. Żeby z druidami tutaj przyszykować zasadzkę na salamandry, tak? Jakoś ich złapać w te sidła ich chytrości, narkotyków, tak? Jestem ciekawy, czy po prostu normalnie ostentacyjnie się wdupcymy w ich obóz. Czy być może jakaś tutaj intryga będzie na salamandry wykorzystana, tak? Ja bym bardzo chciał zobaczyć, jak z potworami razem walczymy przeciwko salamandrze. To byłoby niesamowite, ale akurat druidzi nas chyba tylko mogą wesprzeć na zasadzie, wiecie, dobrego słowa, tutaj jakąś miksturę nam dać i przepisy. To chyba wszystko, co nam pomogą, ale... Bo jak w sumie będziemy przy tych druidach, jak będziemy szli na salamandry, będziemy blisko tych wyvern, a tam przy wyvernach był ten posłaniec, nie? Posłaniec ma to do siebie, że przewozi. Dostarcza, kurczę, listy czy coś. No zobaczyłbym, co tam z tym posłańcem jest. Bo to jest chyba jakaś dodatkowa misja, jak dobrze rozumiem. Chyba, że ktoś nam później zleci go. To też tak może być, tak? I się przedwcześnie czegoś dowiemy. Tak jak z tymi pylonami. I Carmen. I baraniną być może. W ogóle zobaczmy sobie. Miecz z meteorytowej stali. I tak, on ma wiedźmińskie style walki. Więc wszystko się zgadza. Witaj, czcigodny. Waska mówiła, że możesz mi pomóc w sprawie dziwnych bandytów ze znakami salamandry. Witaj, biały wilku! Wiem, co cię sprowadza. Słyszałem to w szumie wiatru tańczącego w koronach drzew. Widziałem oczami zwierząt. Wiesz, czemu przychodzę? Walczysz z salamandrą. Uratowałeś wielu ludzi i ocaliłeś wiele stworzeń przed ich plugawymi eksperymentami. Nie możesz dostać się do ich sekretnej bazy. Jest dobrze strzeżona. Nawet samotny wilk nie da rady przedrzeć się przez zabezpieczenia. Wszystko się zgadza. Możesz mi pomóc? Chyba tak. Dowódca salamandry chce zmusić nas, byśmy wykorzystali magię natury do ich celów. Zaproponuję mu spotkanie na neutralnej ziemi. Wtedy nasze szanse będą równe. Zgoda. Czego ode mnie oczekujesz? Przynieś mi grzyb zwany psilocybem, który rośnie w jaskini strzeżonej przez kuroliszki. Jest mi potrzebny do sporządzenia próbki mikstury, która zachęci salamandry do tego spotkania. Kiedy spotkamy się z przywódcą salamandry, postaram się pomóc ci w walce. Możesz mi powiedzieć, w jakim celu mam iść po grzyby? Widzisz, oni chcą, żebym wyprodukował im mocniejszą wersję narkotyku. Psilocyb jest do tego niezbędny. Prześladują mnie od naprawdę długiego czasu. Jeśli wyślę próbkę, nie będą podejrzewać żadnego spisku. Okej. Bywaj.
Nie głupie, nie głupie, bardzo fajne wręcz. I króliczki, też bardzo fajne do zlecenia. Czyli w tej jaskini, gdzie byli cyglarze, teraz są króliczki. Taki mały disclaimer, w ogóle możliwe, że terenem neutralnym strzelam, że będzie to miejsce. Bo tutaj zawsze się coś dzieje. Tu była walka ze strażnikiem, tu była walka wiewiórki kontra zakon. To tu będzie walka druidzi kontra salamandry. Wchodzimy do jaskini i zobaczymy, czy właśnie... Która z moich się sprawdziło, że on te króliczki są dalej, czy że zajęły miejsce ceglarzy. Są dalej, dobra. Czyli pewnie one cały czas były, tylko mi się nie chciało eksplorować i wyszło jak wyszło. Nowy region. Pewnie to jest ta sama jaskinia, niczym się pewnie nie zmieniła, tylko tym, że są nowe potworki w środku. Wypiję kota, żebyście coś tutaj widzieli, co robię też. Ile tych króliszków? O tak. Definitywnie się quest zrobi. No to wygląda tak samo jak Wiwerna. Patrzcie. Identyczne wręcz. Znaczy Wiwerna u druidów. Bo jest w sumie on trochę mniejszy i trochę głowę ma inną. Dobra, no ale podobny generalnie. Mamy tę wystarczającą ilość piór. Ale jeszcze musimy znaleźć te grzyby. Jest psilocyp. Oj, tutaj jest więcej króliszków. W ogóle tak jak sobie walczę, to cały czas mam w głowie debatę. Czy mi się podoba to, że twórcy wykorzystywali te stare lokacje, żeby dawać do nich jakieś nowe rzeczy, żeby wiecie, nie tworzyć specjalnie nowej jaskini czy czegoś, tylko wszystko się dzieje w jednej tej samej. Tak, mam takie myśli w głowie, czy mi się to podoba, czy nie, bo z jednej strony no git w sumie, bo nie ma co stworzyć na siłę kolejnych jaskiń, jakichś terenów, tak, skoro teraz, jak to tak teraz ta mapa wygląda, no to wszystko jest fajnie zachowane, tak, że nie ma także jaskinia obok jaskini. Po prostu to, jak to teraz wygląda, jest to realne. Tylko z drugiej strony, no to się kłóci to z tym, że nagle tutaj mamy nagle nowe wartości w tej samej jaskini, tak? Bo pamiętamy, że tu już kiedyś byliśmy. Gdzie poprzednio tutaj nic nie było, tylko na przykład góle i ktoś inny, to teraz nagle są króliszki i w ogóle jakieś nowe grzyby, nie? Więc nie wiem, taką debatę mam cały czas, czy to mi się podoba ostatecznie, czy nie. No i przy okazji byliśmy tam... Poziom kolejny. Jakieś zmasakrowane ciało. To nie wiem, czy nowe. Tak, nowe dodali. Dobra, to sobie weźmiemy z niego rzeczy. No i zobaczymy się u druidów, jak już przyjdę do nich z los grzybem. O! Kufer jakiś w ogóle. Nie wiedziałem o nim. Co my tu mamy? A, jakieś takie. No, zawsze coś. Mam grzyby, o które prosiłeś. Wspaniale. Teraz dodam je do mikstury. Próbkę dostarczymy z pomocą sił natury. Zaniosą ją ptaki. Czy spotkanie jest przy... Tak. Możemy ruszać. Mówiłeś, że... Czyli możemy ruszać. Przygotowałeś sobie za... Tak. W takim razie w drogę. Spotkanie ma się odbyć na starej porębie drwali. Pójdzie z nami moja stara przyjaciółka. Chociaż w taki sposób będę mógł pomóc. Nigdy nie walczyłem u boku Wiwerny. Cóż, zobaczymy. W drogę! Czas na modlitwę! No i stało się. Wykrakałem. Będziemy walczyli z potworkiem. Kurze mnie tylko tempo poruszania się Hierofanta. Więc zobaczymy się może na miejscu, bo to może być katorga dla was, czekanie aż tam zajdziemy. Przygotuj się, powinni pokazać się niebawem. Długo na to czekałem. O kurde. Ale zasadzka, wow. Dzieje się akcja, walczymy z Wywerną u boku. Ale kurde, że oni z potworami przychodzili. A mieli się dogadać z Hierofantem. No widzisz. Widzicie.
Tak to jest się. Tak to się kończy, kiedy się współpracuje ktoś z salamandrą, tak. Ulepszamy sobie miecz szybko. I ruszamy do boju, tak. O cholera, ogłuszyło mnie. Nie! Kurde, umarłem. Nic, musimy wczytać. Jeszcze raz podejść do rzezimieszków. Dobrze, że sobie zapisałem tuż przed tym, jak dotarliśmy, bo nie wytrzymałbym całego procesu chodzenia tam. Nauczką jest to, że powinienem wcześniej jaskółkę wybić, a nie dopiero w momencie, kiedy praktycznie umarłem. To taki wniosek. No nic, zobaczymy się już, jak pokonam naszych oponentów. Dobra, okazuje się, że przyleciała do nas jeszcze druga wiwerna, pomóc nam w boju. Już pokonałem oponentów. Z tego co zrozumiałem, to Hierofant tylko się położył i on wstanie za chwilę. Oj! Tak jak taki Kimora. No, zaraz już padło ostatecznie. Z Hierofantem sobie zaraz pogadamy, tylko tutaj musimy solidnie przeszukać oponentów. O! I mamy tutaj te rzeczy Rolanda. No, pożegnajmy się z nim. Tak, biały. Walka skończona. Przywódca Salamandry nie żyje. Cała moja społeczność jest ci wdzięczna. Jesteś naszym przyjacielem i zawsze ci pomożemy. Wracam do moich braci. Bywaj w zdrowiu, biały wilku. No i właśnie Hierofant wraca tutaj w zapleczu Wyvern. Piękna to była przygoda, nie zapomnę jej nigdy. Dobra, także teraz sobie przeczytajmy, co tam dostaliśmy. Tutaj sierść wilkołaka. Czyli nie przeczytam tego dokumentu. Kurde, bez sensu, bo skoro mam to do rozszyfrowywania tych dokumentów, to czemu nie mogę skorzystać z tego? To jest trochę wkurzające, no ale nic. Nic z tym nie zrobię. Mogę wracać do Leeuwardena już, okej. Identysty i zlecenie na króliszki też mamy. Dobrze. W takim wypadku to by było na tyle. Albo wiecie co? Skończymy jeszcze zobaczyć tego posłańca. No. Trudno, no. Wyverny wyjątkowo ucierpiał. Ale ten posłaniec mnie ciekawi. Także zobaczymy się, jak już będę przy nim. Patrzcie, jeszcze jakiś Boref mi się pojawił. Cmentar. Jeju, ile tutaj potworków. Dobrze, zabiliśmy Moę. Tutaj leży ona. Mamy z niej głowę samicy wiwerny. Wow. Aha! To na nią w ogóle była łowczy nam dało. Okej. Okej, dobra. To nawet dobrze chyba wyszło. I mamy zwłoki posłańca. Ależ cuchnie. Musi tu leżeć od jakiegoś czasu. O kurde, mać. Patrzcie. Mamy tu trochę rzeczy. I bardzo dobry miecz. Możemy sobie wyrzucić nasz wiedźmiński stalowy i wziąć ten Harwal. On jest naprawdę ciut gorszy od naszego nawet meteorytowego. Kurde, nieźle, nieźle. Ale to nie żałuję i tak tego, że wziąłem sobie. Że sobie ulepszyłem tamten miecz, no bo i tak nam się bardzo przydał w walce ze salamandrą. Zobaczmy w ogóle, co to jest za krwawiony list. Podjąć zdecydowane kroki, sytuacja dojrzała, imię naszej organizacji z tajnym pozdrowieniem, Leeuwarden. Coś na Leeuwardena. Czy mówił nam, że należy do jakiejś organizacji? No i tutaj się to wszystko potwierdza, póki co. No nic, to w przyszłym odcinku będziemy mogli zanieść zlecenie na Kuroliszki, drapieżną wiwernę, no i poznać dalszą historię, kurczę, z tym, no po prostu pójść dalej wątkiem głównym.
Także nie pozostaje mi nic innego, jak wam podziękować za to, że byliście. Adios.